Profesor. Makary. Odporność stadna na wyciągnięcie ręki. Profesor. Martin Makary. Wusa odporność stadna na COVID-19 jest na wyciągnięcie ręki. Wielu Amerykanów przeszło COVID-19 i ma przeciwciała, dlatego wusa nie trzeba szczepić 70-85%. Społeczeństwa, by osiągnąć odporność populacyjną. Ta jest na wyciągnięcie ręki, przekonuje na łamach Wall Street, profesor Marty Makary z Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Baltimore. Dane kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego za luty wykazują, że co najmniej 38,5% mieszkańców stanu miało wtedy przeciwciała koronawirusa. Makary spekuluje więc w WSJ, że obecnie nawet około połowa Kalifornijczyków ma naturalną odporność. Podobnie szacuje burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. Jego zdaniem, od połowy do 2/3 mieszkańców miasta ma przeciwciała, czy to z powodu przejścia COVID-19, czy z powodu szczepienia. Jak zauważa Makary, wyjaśniałoby to, dlaczego liczby wykrywanych dziennie przypadków koronawirusa spadły w Los Angeles o 95%. W ciągu ostatnich 11 tygodni, a obecnie jedynie 1,7%. Testów daje wynik pozytywny. Fauci zbyt pesymistyczny zaniżanie liczby lub nieuwzględnianie wielu Amerykanów z naturalną odpornością przy analizowaniu odporności stadnej to naukowy błąd pominięcia, ocenia ekspert. Dodaje, że danych tych nie bierze pod uwagę dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta USA, który przez to, w jego ocenie, kreśli zbyt pesymistyczne terminy końca epidemii w Stanach Zjednoczonych. Wielu lekarzy uważa, że odporność po zaszczepieniu okaże się trwalsza niż ta naturalna. Zgadzam się z tym i twierdzę, że każdy powinien się zaszczepić. Ale po roku milionów przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych stało się jasne, że ponowne zakażenia są rzadkie. Naturalna odporność jest prawdziwa i nie należy jej ignorować, wzywa Makary. Zobacz też, naukowiec. Wirus zostanie w enklawach, zmutuje i wróci. Szczepić tych z przeciwciałami? Zdaniem profesora, fałszywy komunikat o konieczności zaszczepienia co najmniej 70%. Społeczeństwa dla osiągnięcia odporności stadnej tworzy wusa, uzasadnienie dla ciągłych nadmiernych ograniczeń wolności. Zwiększa też prawdopodobieństwo, że władze niewłaściwie przydzielają ograniczoną podaż szczepionek, nie kierując ich do osób, które nie mają naturalnych przeciwciał, dodaje. Makary odnotowuje, że eksperci są podzieleni w kwestii tego, jak bardzo trwałe są przeciwciała uzyskane po przejściu choroby. Odnotowuje jednak, że niedawne badanie brytyjskiej agencji Public Health England wykazało, że u mniej niż 1% z 6614 pracowników służby zdrowia, którzy mieli COVID-19, doszło do ponownej infekcji w ciągu kolejnych 5 miesięcy. Przytacza także opinię profesor Moniki Gandhi, która zajmuje się chorobami zakaźnymi na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jej zdaniem po przejściu COVID-19 naturalna odporność prawdopodobnie utrzymuje się całe życie. Dr Fauci powiedział, że nie mamy dobrych danych na temat naturalnej odporności. Dzieje się tak głównie dlatego, że jego Narodowy Instytut Zdrowia NIH niewiele zrobił, aby odpowiedzieć na te i inne ważne pytania. NIH i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC, które razem otrzymują od podatników ponad 40 miliardów dolarów rocznie, powinny się skupić na odpowiedziach na najbardziej podstawowe pytania dotyczące COVID-19. Jeśli mówimy, że zamierzamy postępować zgodnie z nauką, musimy być gotowi do rozważenia wszystkich danych, kończy swój artykuł ekspert Uniwersytetu Johns Hopkinsa.